Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych ćwiczeń na brzuch. Uważam, że zestaw nie jest skomplikowany, ale nie polecałabym go osobom początkującym. Dobrze, zaczynamy. Siadamy ładnie, prosto, plecy są prosto, ramiona do tyłu, klatka piersiowa uniesiona do góry, broda na dół, pochylamy się, proste plecy do tyłu i podnosimy proste nogi do góry. I tak będziemy trzymać przez 30 sekund. Jeżeli musicie, możecie sobie leciutko zgiąć nogi w kolanach, ale starajcie się trzymać je prosto. Palce obciągnięte, ręce możecie trzymać prosto przed sobą albo w ten sposób i trzymamy jeszcze chwilkę. Głęboko oddychamy, wdech, wydech. Bardzo dobrze. Nie za wysoko nogi. Jeszcze chwilkę. Trzymamy, oddychamy. Plecy prosto, nie zaokrąglamy pleców. 3, 2, 1 i na dół. Przechodzimy do pozycji leżącej na plecy. Zginamy nogi w kolanach, tworząc kąt 90 stopni. I teraz ręce za głowę, łokcie szeroko i robimy 20 brzuszków. Raz, dwa, powoli, trzy, ale mocno zaciskamy mięśnie, cztery, wbijamy pępek w ziemię, sześć, siedem, osiem, zaciskamy mięśnie i wydech, dziesięć i jeszcze dziesięć, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatni raz 10. Kładziemy nogi na ziemi, nabieramy głęboki wdech i przy wydechu podnosimy nogi do góry i ręce do góry. Z tej pozycji staramy się dotknąć palców. 2, bez opuszczania stóp do ziemi, ani pleców nie kładziemy na ziemi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Nie zapominajcie oddychać. Raz, tych robimy tylko 15. 2, 3, 4 i 5. I opuszczamy nogi na dół. Siadamy prosto, plecy są proste, ramiona do tyłu, pochylamy się lekko do tyłu, jeżeli możemy. Unosimy nogi do góry, ręce trzymamy razem i krzyżujemy. Staramy się dotknąć dłońmi do ziemi. 2, 3, naprawdę starajcie się, aby skrzyżować ciało. 4, 5, jeżeli jest za ciężko, opuszczamy stopy na dół, ale pochylamy plecy do tyłu. 6, 7, 8. Się na łokci, łokieć bezpośrednio pod ramieniem. Nogi proste, starajcie się trzymać jedną na drugiej, stopy razem, albo jedna przed drugą w tej pozycji, druga ręka wędruje na biodro i wypychamy biodro do góry. Z tym, że bardzo ważne, abyście, wyobraźcie sobie, że od biodra do ramiona to jest jeden duży blok, tak żebyście się nie gibali na boki, a nie przechylali bioder do tyłu i do przodu, dobrze? Także wszystko razem, sztywno i do góry. Raz. Trzymamy sekundkę i opuszczamy. 2. 3. Pilnujemy biodro do góry. 4. Wysoko. 5. I wydech. Bardzo dobrze. 7. 8. 9. I 10. Jeszcze 5. Raz, dwa, trzy, troszeczkę wyżej biodro, cztery i pięć i zatrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super, zmieniamy strony. Zrobimy dokładnie to samo z drugiej strony, także opieramy się na łokciu. Łokieć bezpośrednio pod ramieniem, nogi proste, jak Wam wygodnie.
druga ręka na biodrze, gotowi i do góry, raz i dwa, trzymamy sekundkę, trzy i cztery i pięć, i nie przechylamy bioder do przodu, do tyłu, sześć, ani ramienia, siedem, osiem, dziewięć, oddychamy i dziesięć, zróbmy jeszcze pięć, raz, wypychamy biodro do góry i dwa i trzy, cztery i pięć i trzymamy, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i powoli opuszczamy na dół. Nabieramy głęboki wdech i przy wydechu przekręcamy się na brzuch. Łokcie kładziemy na ziemi, ręce są prosto, albo trzymamy dłonie razem. Głęboki wdech i przy wydechu biodra do góry. Bam! Trzymamy, tylko te biodra nie za wysoko. No. I będziemy tak trzymać trochę. Także patrzymy się przed siebie, nie za wysoko. Szyja jest przedłużeniem pleców, delikatnie swobodny, ale napinamy mięśnie brzucha. Tak jest. Trzymamy. Głęboki wdech i głęboki wydech. Nie zapominajcie oddychać. Możemy się trochę pochuśtać do tyłu, do przodu, ale biodra są nisko. Dobra? Także trzymamy jeszcze chwilkę. Głęboki wdech i wydech. Jeszcze 5 sekund, wytrzymamy. 2, 1 i powolutku schodzimy na dół. Możemy się troszeczkę rozciągnąć, także głęboki wdech i wydech. Dobrze, druga seryjka. Przechodzimy do pozycji siedzącej. Plecy proste, ramiona do tyłu. Pamiętajcie, nie robimy łyżki, tylko prosto. Opuszczamy plecy do tyłu, nogi prosto. Teraz możemy sobie zrobić nożyce. Tylko nie za wysoko. Dobrze? Starajcie się trzymać nogi prosto, ewentualnie ciut, leciutko zgięte w kolanach. Powolutku. Nie machamy tymi nogami, tylko starajcie się kontrolować ruchy. Oddychamy, głęboki wdech i wydech. Bardzo dobrze. Plecy prosto, nie zakrąglamy pleców. Nie za dobry na kręgosłup. I jeszcze 5 sekund. I po bólu. Bardzo ładnie. 3, 2, 1. I opuszczamy stopy na dół. Głęboki wdech. Przy wydechu kładziemy się na plecy. Zginamy nogi w kolanach. Biodra 90 stopni, kolana 90 stopni. Ręce za głową, szeroko łokcie. I 20 brzuszków. Raz. Dwa. Trzy, zaciskamy brzuch. Cztery. Pięć, nie ciągniemy za szyję ani za głowę. Sześć. Siedem, głowa leciutko oparta dłonie. Osiem. Dziewięć. Dziesięć, zróbmy jeszcze dziesięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9 i ostatni raz. 10. Opuszczamy stopy na ziemię, nabieramy głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz głęboki wdech. Przy wydechu unosimy ręce do góry, stopy do góry i sięgamy rękami do stóp. 2. Powolutku. 3. Starajcie się nie opuszczać pleców na podłogę. I 4. Chyba, że musicie. 5. 6. Podobnie. Nogi proste, chyba że musicie leciutko je zgiąć w kolanach, luźniutko. To jest 7, 8, 9 i 10. Zróbmy jeszcze 5. Ja wiem, że jest ciężko. Raz, dwa, ale wtedy właśnie działa. 3, 4. Mięśnie pracują. Zróbmy jeszcze raz. 5 i opuszczamy stopy na dół. Nabieramy głęboki wdech. I przy wydechu opuszczamy proste plecy, troszeczkę niżej. Ręce trzymamy przed sobą, nogi do góry i krzyżujemy. 15 razy. 2,
3, nie za szybko, tylko dokładnie. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Patrzymy się, gdzie krzyżujemy. 12, 13, 14 i jeszcze raz. 15 i opuszczamy nogi na dół. Przechodzimy do pozycji leżącej na boku. Opieramy się na jednym łokciu. Pamiętamy, łokieć bezpośrednio pod ramieniem, nogi proste. Druga ręka wędruje na biodro i gotowi. Głęboki wdech i przy wdechu wyrzucamy proste biodro do góry. I 2. I 3. Nie przechylamy bioder ani ramion. 4. 5. I 6. I 7. 8. Oddychacie. 9. I 10. I zróbmy jeszcze 5 razy bez opuszczania biodra na dół. 2, znaczy bez dotykania na podłogi. 3. 4. 5. I trzymamy. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. I opuszczamy powoli biodro na ziemię. Przekręcamy się. Zmieniamy strony. Świetne ćwiczenia na skośne mięśnie brzucha. I nie tylko. Także gotowi? Ręka na biodro i raz, dwa i trzymamy sekundkę, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Zróbmy pięć bez opykania podłogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i powolutku przechodzimy do pozycji leżącej na brzuchu. Nabieramy głęboki wdech. Przez sekundkę odpoczniemy, ale przygotowujemy się. Gotowi? Wdech i wydech do góry. Także trzymamy jeszcze chwilkę, dłuższą chwilkę, biodra na dół. Pilnujcie się, aby ich nie wypychać za wysoko. Tylko angażujemy mięśnie brzucha, zaciskamy je, zresztą czujemy, jak pracują, prawda? Głęboki wdech, oddychamy, możecie się pochuśtać troszeczkę, ale bez wyrzucania biodra do góry, nie wypychajcie biodra. Bardzo dobrze. Głęboki wdech i głęboki wydech. Bardzo dobrze, jeszcze 10 sekund. Pięć. Jeszcze chwilkę wytrzymamy. Trzy, dwa, jeden i opuszczamy na dół. Podobnie głęboki wdech, rozciągamy się i wydech, głowa na dół. Przechodzimy do pozycji siedzącej. Zrobimy ostatnią rundkę. Także głęboki wdech, plecy proste, ramiona do tyłu. Ręce trzymamy przed sobą, pochylamy plecy do tyłu i proste nogi do góry. Tym razem zróbmy nożyce poziome. Podobnie. Starać się trzymać nogi proste. Kontrolujemy ruchy. Nie za szybko. Oczywiście nie machali tymi nogami. Byle jak. Tylko angażujemy mięśnie brzucha. Nie róbcie łyżki, tylko plecy prosto. Oddychamy. Świetnie, jeszcze 10 sekundek. Wytrzymamy razem. Tak jest. Głęboki wdech. I wydech. I 3, 2, 1. I opuszczamy nóżki na ziemię. Głęboki wdech. Przy wydechu przechodzimy do pozycji leżącej na plecach. Zginamy nogi w kolanach. 90 stopni, 90 stopni, 10 stopni. Ręce za głowę, łokcie szeroko. I 20 razy. Raz. Dwa. Zaciskamy mięśnie. Trzy. Cztery. Pępek w ziemię. Pięć. Tak jest. Sześć. Siedem. Wydech. Dziewięć.
I 10, zróbmy jeszcze 10. Łokcie szeroko. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatni raz. 10. Opuszczamy stopę na ziemi. Prostujemy nogi. Nabieramy głęboki wdech. I przy wydechu stopy i ręce do góry. I sięgamy do stóp. Raz. Dwa. Trzy. Sięgamy daleko. Cztery. Pięć. Sześć. Świetnie. Siedem. Osiem. 9 i 10. Zróbmy jeszcze 5. Raz. 2. 3. 4. I ostatni raz. 5. Opuszczamy stopy na ziemię. Nabieramy głęboki wdech. Wydech. Plecy do tyłu. Nogi do góry. Ręce razem. I krzyżujemy tułów. Raz. 2. 3. 4. Pamiętajcie, że jest naprawdę ciężko, kładziemy stopy na ziemi. 6. 7. 8. Dokładnie skręcamy. 9. 10. Jeszcze 5. Raz. Mocno. 2. 3. 4. I 5. Wdech. Przy wdechu przechodzimy do pozycji na bok. Łokieć pod ramieniem, wiemy co robimy, nogi proste. Wdech i do góry. Raz. Dwa i trzymamy. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Jeszcze 5. Raz. 2. Bez dotykania podłogi. 3. 4. Jeśli damy radę. 5. Trzymamy. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Odpoczywamy chwilkę. Zmieniamy strony. Gotowi? Ręka na biodro i do góry. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, jak oddychacie, 7, 8, 9, 10, zróbmy jeszcze 5, raz, nie poddajemy się, 2, 3, 4, i 5 trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I przechodzimy do pozycji leżącej na brzuchu. Dobrze, głęboki wdech, wydech, odpoczywamy chwilkę. Ostatnie ćwiczenie. Także gotowi? Startujemy. Biodra do góry. Raz. I trzymamy. Tutaj nie będę odliczać. Ułóżcie się tak, aby było Wam wygodnie. To znaczy biodra nisko, nie za wysoko. I jeszcze chwilkę, jeszcze 30 sekund. Dobrze, możemy się pochłuśtać, jeżeli się nudzimy. Pilnujemy bioder, nie za wysoko. Zaciskamy mięśnie brzucha. Pracują, prawda? To dobrze, świetnie, że pracują. Oddychamy. No, ja już czuję się trochę zmęczona, ale jeszcze wytrzymamy chwilkę. Dobrze. Jeszcze głęboki wdech. I 3 sekundki trzymamy. 3 sekundki. No, wytrzymaliśmy. Także możemy się rozciągnąć. Wyciągamy ręce przed siebie. Głęboki wdech i przy wydechu głowa na dół, luźniutko. I jeszcze raz nabieramy głęboki wdech. Sięgamy troszeczkę dalej i wydech.